Siemka, mamy to. Dzisiaj w Polsce u nas wyszła nowa edycja Panini FIFA 365 2017, a więc druga już edycja znanej z poprzedniego roku FIFA 365. Także zapewne jesteście ciekawi, co udało mi się dzisiaj kupić. A więc tak, zakupiłem dwa multipaki. W środku są dwie karty limitowane, czyli w sumie cztery. I muszę wam tutaj powiedzieć, że te cztery limitki, każda jest inna i na jednej z nich jest Polak, także bardzo się z tego powodu cieszę. No i oczywiście jak na dobry początek edycji nie mogło zabraknąć mega zestawu startowego, naprawdę super sprawa. Także możecie już nową edycję kupować w kioskach, w sklepach, w salonikach prasowych, dosłownie wszędzie. Także jakby ktoś nie wiedział, to was już na to zapraszam. Ja zacznę otwieranie oczywiście od zestawu startowego, ale ten filmik chcę nagrać tak szybko, dlatego otworzę go dopiero na następnym odcinku. Myślę, że jeszcze dzisiaj późnym wieczorem pojawi się on na moim kanale, ale żeby nie było tak smutno, to kupiłem sobie jeszcze trzy saszetki takie luzem, które teraz otworzę. No i zobaczymy, co mi się w ogóle trafi, bo przyznam, że jeszcze tych kart z tej edycji w swoich rękach nie miałem. A więc tak, mamy tutaj ten wykaz kart i możecie zobaczyć, że różni się on od tego, co było w poprzednich edycjach, tym, że dawniej to było tak, że mieliśmy te wszystkie mastery, top mastery, ikony, legendy wypisane, natomiast tutaj mamy podział na kategorie i podkategorie. Najbardziej takimi kartami, które będziemy chcieli zbierać, są karty rare. 1 na 25 to jest właśnie kategoria, natomiast podkategoria to dopiero są legendy, ikony i autografy, jak dobrze się nie mylę. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Mamy saszetkę z przodu z Ronaldo. No i zaczynamy. Zobaczymy, co nam tutaj ona przyniesie. No i mamy bazówkę już pierwszą z Leicester City, Simpson. No te bazówki po prostu są genialne, nie wiem jak wy uważacie, ale ja jak pierwszy raz je zobaczyłem, to dosłownie myślałem, że to są karty specjalne, no po prostu Panini po prostu się postarało, no i co tu dużo mówić, super. Witzel, TT, Farman, Rooney, to jest, moi drodzy, International Star. On właściwie od zwykłej bazówki się różni tylko tutaj tym logiem reprezentacyjnym, ale to są właściwie bazówki, także tak je będziemy traktować. No i mamy pierwszą kartę specjalną, Power Up Lucas Bilvia, key player to jest. No fajne są te naprawdę karty. Lecimy z kolejną saszetką, Griezmann z przodu, też między innymi Milik oraz Rudy z Belgii, De Bruyne oczywiście. Zobaczymy, co my tu mamy. Tak. Jefferson, Casemiro. O, proszę, Messi, super. Fajnie się ta edycja zaczyna. I tu mamy jeszcze Gareth Bale na fansie. No super, naprawdę fajna saszetka. No i moi drodzy, ostatnia saszetka w tym odcinku. Zobaczymy, co my tu mamy. O, proszę, mamy pierwszą kartę z Legii. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale pewnie już wiecie, że Legia na tych kartach z tej edycji się znalazła. Jest to taki ukłon w stronę kolekcjonerów z Polski. I Michał Kucharczyk, który strzelił tego decydującego gola o awansie Legii do Ligi Mistrzów. Właśnie pierwsza karta. Super, super, naprawdę. Michał Kucharczyk, Saul. Dalej mamy. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze Cahilla. I mamy Golda. Super. To jest FIFA Women's World Cup, czyli
Karta numer 16 jest to Puchar za Mistrzostwa Świata Kobiet. Super. Pierwsza karta Gold już w trzeciej saszetce mojej, także fajnie się ta edycja dla mnie zaczęła. Też trafiła mi się jedna karta z Legii. No a ja Was zapraszam już na mega zestaw startowy. Jeszcze dzisiaj późnym wieczorem powinien się znaleźć na moim kanale, także trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.